Kochani, nazywam się Anna Szczepaniak i całe życie szukałam miłości. Całe życie byłam wierząca. Od zawsze urodziłam się w wierzącej rodzinie. Bardzo dużo robiłam dla Boga i myślałam, że o to chodzi, że trzeba robić, że trzeba być dobrym człowiekiem, zapracować sobie na zbawienie. Całe życie miałam Boga jakby przed oczami, ale w ogóle Go nie widziałam, w ogóle Go nie znałam. Nie wiedziałam, że On uzdrawia, że On uwalnia. Ja niby wiedziałam, że On żyje i zmartwychwstał i siedzi w niebie. Ale to w ogóle nie żyło w moim życiu. To nie żyło w moim sercu, bo w moim sercu cały czas było pragnienie miłości. Ja przez to wpadłam w jakieś głupie związki. Ja przez to oddawałam swoje ciało ludziom. Po to, żeby poczuć miłość. I okazało się, że miłość nie jest w seksie. Miłość nie jest w żadnym orgazmie. Miłość nie jest nawet w dobrych słowach. Miłość nie jest w tym, że ktoś cię doceni. Miłość to osoba. Miłość to Jezus Chrystus. Bóg tak umiłował świat, każdego z was. Ciebie, rozumiesz? Bóg tak cię umiłował, że oddał swojego Syna, żeby umarł za ciebie. Bóg nas stworzył. My spapraliśmy sprawę, a On ze swojej wielkiej miłości, której nie da się opisać żadnym słowem, On przyszedł tutaj w ciele człowieka. Zamieszkał w takim ciele, jakie ty masz. I przyszedł tutaj naprawić to, co zepsuliśmy. To jest miłość, a nie seks, nie miłe słowa, nie docenienie. Z czego się śmiejesz? Z czego się śmiejesz? Spójrz w oczy prawdziwej miłości i zaśmiej się. Przecież chcesz miłości, przecież szukasz miłości. To Bóg jest miłością. Miłość to nie jest mrzonka. Miłość jest cierpliwa. Ona nie jest zazdrosna. Ona jest dobrotliwa i łaskawa. Ona nie szuka swego. I Bóg taki nie jest. On nie szuka swego. On jest cierpliwy. On jest dobry. On ma łaskę dla ciebie. A wiesz, czym jest łaska? Łaska to to, że Bóg zrobił wszystko, zanim ty zrobiłeś cokolwiek dla Niego. Teraz wystarczy, że to przyjmiesz. I nieważne, czy ty się z tego dzisiaj śmiejesz. Nieważne, co ty o tym myślisz. Spójrz w oczy prawdziwej miłości i się zaśmiej. Zaśmiej się w oczy prawdziwej miłości. Szukasz miłości i chcesz miłości. Każdego dnia o niej marzysz i płaczesz po nocach, że jej nie masz. Znajdujesz kolejne osoby, które znowu i znowu cię rozczarowują. A miłość ma imię. I to jest Jezus. I do Niego wystarczy zawołać sercem. Jezusie, ja chcę Ciebie poznać. Jezus wziął na siebie Twój grzech. On się rozchorował Twoją chorobą. To On Ci powie, co myśli na Twój temat, a On ma dobre myśli. Rozumiesz? Miłość nie spodziewa się złego. Ona wszystkiemu wierzy. Potrzebujesz Go. I możesz przyjść do Niego w pełni śmiałości przez to, co zrobił Jezus. Spójrz w oczy prawdziwej miłości i powiedz: nie umiem inaczej. Byłam pogubiona, byłem pogubiony, ale dzisiaj chcę dobrze. Kiedyś nie umiałam inaczej, ale dzisiaj, Jezusie, ja Ciebie chcę. Ja Ciebie pragnę. Bóg jest prosty, do Niego wystarczy zawołać. Wystarczy zawołać raz. I On na to przychodzi z pełnią Ducha Świętego. Masz pewność zbawienia? Wiesz, gdzie idziesz, gdyby Twoje życie się skończyło? Kiedy masz Chrystusa, jutro może nie jest pewne, bo nie wiesz, czy dożyjesz, ale jest bezpieczne, bo twoje życie jest w Nim. Będziesz żyć w Nim. On jest drogą, On jest życiem i On jest miłością. Możesz dzisiaj być zakochany, możesz być szczęśliwie zakochany. Chcę ci powiedzieć, że Bóg ma jeszcze większą miłość. Nie wyobrażałeś sobie takiej miłości do tej pory. Nie wiedziałeś nawet, że coś takiego istnieje. Ale to żyje. Nie ma większej miłości nad tą, niż kiedy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Tak mówi Biblia. Jezus oddał swoje życie za ciebie. Tak, nie zasłużyłeś. Może masz takie myśli, że nie zasłużyłeś na to, żeby ktoś za ciebie umierał. Nie zasłużyłeś, ale to jest łaska. A jeżeli masz myśli, że zasłużyłeś, bo jesteś taki dobry, to się nawróć. Bo nie doceniasz tego, kim jest Bóg. I jesteś pyszny. Nie bądź pyszny przed wielkim Bogiem. To jest święty Jahwe. To jest wielki mocarz objawiony w Jezusie. On dzisiaj uzdrawia z każdych chorób. Przyjdź, pomodlimy się o ciebie. Pomodlimy się, będziesz uzdrowiony z raka. Będziesz uzdrowiony z HIV. Cokolwiek to jest, przyjdź. Jeżeli zmagasz się z demonami, ze strachem, przyjdź, zostaniesz uwolniony.
Przyjdź tutaj do nas, powiedz komukolwiek z nas, co jest w twoim życiu. I zobacz, że Bóg działa. Wypróbuj Boga. W Biblii Bóg, sam Bóg mówi w Biblii. Wypróbuj mnie. Wypróbuj Boga. Pozwól Mu Cię przekonać. Pozwól Duchowi Świętemu się przekonać o miłości. Po prostu daj Bogu szansę.